Siema, jestem na serwerze Waves Roleplay, czyli serwerze Skazy, który startuje dzisiaj o godzinie 20. Dostałem taki wcześniejszy dostęp, także przetestujemy sobie parę rzeczy, a Skaza dzisiaj o 19.30 będzie miał jeszcze streamka z tego serwera na Twitchu i do wszystkiego macie link w opisie, a ja idę testować, co mają tutaj ciekawego. Okej, zobaczymy jak to sobie z chudem wygląda. Możemy sobie ten watermark usunąć, możemy... Chuj wie co to w ogóle jest. Dobra, tu się coś po prawej zmienia, nie wiem co to. Watermark możemy usunąć i kolor możemy zmienić. Mi się ten kolor nie podoba, to sobie chętnie zmienię. O, coś takiego. O kurwa, tragedia. O kurwa. Wszystko spierdoliłem. Tak jest fajnie, dobra. Możemy włączyć tryb kinowy. Chowanie chudu pod scrollem, to wiem o co chodzi. Jednostka prędkościomierza MPH, KMH. Zostawmy KMH. No i teraz wszystko mi tak ładnie wygląda na zielono. Pięknie. Możecie to fajnie dostosować pod siebie, więc też zajebista sprawa. Kolejną zajebistą sprawą jest to, że jak macie pistolet, to w mieście macie trzecią osobę, a poza miastem od razu nam się to zmienia, także jeśli jesteś bojówkarzem, to... O, nawet recoil jest. Także bojóweczkę macie poza miastem, a w mieście już roleplay. To jest też mega fajne i nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, więc mega na plus. Kolejną zajebistą sprawą jest to, że jak zaczynacie na serwerze i chcecie zdobyć jakieś itemy, jedynym wyjściem nie jest jakaś praca legalna, tylko możecie sobie na przykład kupić wykrywacz metalu. Możemy znaleźć dzięki temu jakieś bronie, skrzynki albo itemy, które możemy wymienić, sprzedać u jakiegoś tam czarnego chłopka, z tego co słyszałem. Nie wiem ile czasu zajmuje tego szukania, ale trochę tego poszukam dla was i zobaczymy co mi dropnie. Kurwa, nic tu nie ma. Może jednak to legalna praca byłaby lepsza? O! Jest! Jest przedmiot! Uwaga, co nam dropnie? System Wangelinge, mega opłacalna rzecz. Cieszę się, że tyle czasu tutaj grzebałem i znalazłem to. Jestem mega zadowolony. Dowiedziałem się, że jest to do napadu na jubilera, czyli jednak jest to opłacalne. Więc rzeczywiście cieszę się z tego dropu i zrobię napad na jubilera. Super. Do jubilera jest jeszcze nam potrzebny laptop. Mamy laptopa. I teraz ja wam pokażę, co dalej możecie z tym zrobić. Ogólnie napad, najlepiej nie róbcie go sami, bo nie dacie rady. Jest fajnie zabezpieczony, ale idziemy na jubilera i wam pokażemy po prostu, jak wygląda napad. Dawaj, tepam cię tam. A dobrze mi słychać w ogóle w tym majku? Tak, dobrze. W tym kurwa głównie jebany. No i załóżmy, że jesteśmy, chcemy sobie napaść na jubilera. Pierwsze trzeba rozbić te gabloty, ale nie rozbija jeszcze, ponieważ tak. Jest to tak zrobione, że jak rozbijesz gablotę, masz ileś procent szans, że z tych drzwi albo z tych drzwi wyjdzie ci ochroniarz. Więc jeśli jesteś sam, niestety, ale cię zabije, tak? Więc ja muszę cię tutaj asekurować. Tak, więc rób, a ja po prostu zabiję tych ochroniarzy, co się zresztą. To strzelić czy co? Nie, rozbij pod oczkiem. Kurwa. Dobra, rozbijaj kolejną. Dobra, załóżmy, że rozbijaj wszystkie, tak? Mhm. Idziesz teraz hakować panel. Teraz masz laptop i system Wangelico, tak? Mhm. Schakuj ten panel. Tak, schakuj, który otworzy ci drzwi. Jestem świetnym hakerem, myślę, że bez problemu sobie poradzę. No dobra, zobaczymy, czy dasz sobie radę, GoFres. Wpisz help, jeżeli potrzebujesz pomocy, help. Ustaw hasch. Musisz wejść do czytnika linii papilarnych i ustawić hasz na SH512. Co? Dobra. No. Ej, jesteś ważny. No i dalej nie mówię, bo jest tak, wy to musicie zrobić ten napad, a nie ja. Chcę, żebyście mieli zabawę i żebyście kombinowali. A ty go teraz napisz, napisz shutdown, wtedy napad niestety ci nie wyjdzie. No cóż, mam nadzieję, że wam się uda. Miejmy taką nadzieję. Ogólnie resztę możecie sobie sami sprawdzić, bo jak widać skrypty są naprawdę fajne i na pewno będę tutaj grał, więc link macie do Discorda w opisie, wpadajcie. A dzisiaj o 19.30 Skaza na Twitchu ma streama i tam stoi za mną. Już nie stoi. Zostawcie łapkę, suba, ja lecę, yo.